Słowa takie jak żałobnik, wdowa, sierota nie kojarzą nam się zbyt dobrze. Od razu przychodzi nam na myśl taki obraz, że osoba ciągle płacze, narzeka, że ma wręcz wszystkie kieszenie powypychane od chusteczek. No i każde jej słowo to jest biadolenie, dlaczego mnie to spotkało. I to jest czymś zrozumiałym, że kiedy tracimy kogoś bliskiego, to pojawia się smutek, ale nie można robić z niego bożka. Smutek ma twórczy potencjał. Co mam na myśli? Sięgnijmy do 7 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Tam słyszymy o wdowie z Nain. Ona swoim płaczem zatrzymała Jezusa i zachęciła do tego, aby wskrzesił On jej syna. Była w bardzo trudnym położeniu, bo niedawno zmarł jej mąż, a teraz jedyny syn. Więc można powiedzieć, że była w bardzo trudnej, wręcz tragicznej sytuacji. I teraz zastanawia, dlaczego ona akurat została zauważona przez Zbawiciela. Przecież on za czasów swojego ziemskiego życia widział bez liku przeróżnych orszaków pogrzebowych. Przecież ludzie umierali nawet z powodu nieskomplikowanych chorób. Był bardzo niski poziom medycyny, więc ludzie wręcz każdego dnia byli chowani. Więc co było wyjątkowego, że Ewangelista zapisuje, Jezus patrząc na nią użalił się i powiedział, nie płacz. Wydaje mi się, że ten jej żal miał wymiar duchowy i w niczym on nie był podobny do różnych reakcji, które miałem okazję zaobserwować na pogrzebach, gdzie ludzie zanosili się przeraźliwym płaczem, szarpali trumnę i mówili, że to jest niemożliwe. Dlatego obserwując ten wyjątkowy pogrzeb, zastanówmy się, czy my w trakcie pogrzebu i naszej żałoby bardziej kochamy naszych bliskich, czy sami siebie. Prawdziwa żałoba to miłość. Chcemy, aby temu komuś było lepiej, a nie żebyśmy my na nowo trzymali osobę, do której się przywiązaliśmy. Powtórzmy to. Tutaj nie chodzi o egoistyczne przywiązanie, tylko o miłość. Prawdziwa żałoba jest jednocześnie modlitwą. I kiedy to wiemy, to musimy sobie przypomnieć, że nasi zmarli czekają na tę modlitewną pomoc, bo oni już nie wpływają w żaden sposób na swój niebieski status. Ich czas miłosierdzia się skończył. Jedyne, co mają, to to, co wypracowali za czasów swojego ziemskiego życia. A na zmianę ich wiecznego położenia może wpłynąć miłosierdzie Boga oraz nasze wysiłki duchowe i modlitwa. Dlatego zapraszam Ciebie, abyś przekuł tę energię smutku, żałoby na coś pozytywnego, na to, żeby Ciebie to zachęciło do 3 rzeczy. Pamiętaj o zamawianiu mszy świętych. I wcale nie chodzi tutaj o pieniądze, bo składając ofiary na Eucharystię sprawiasz, że Twój wysiłek jest włączany w najświętszą ofiarę. Dlatego zobacz, masz okazję z jednej strony najwyższej próby modlitwy, a z drugiej uczestniczenie w niej. Bo jeśli chcesz utrzymać kapłanów, którzy sprawują najświętszą ofiarę, to pokazujesz, że chcesz, aby Bóg schodził na ziemię i żeby karmił swoje dzieci. Dlatego staraj się, aby ze względu na Twoją miłość do zmarłego jak najwięcej świętości pojawiało się w świecie. A Bóg to docenia i z tego powodu otwiera szerzej bramę nieba. I możesz powiedzieć, to nieuczciwe, ale uważam inaczej. Jest bardzo uczciwe, ponieważ nie ma piękniejszego dowodu na dobroć danej osoby, jak to, że zostawiła po sobie potomstwo czy przyjaciół, którzy chcą o niej pamiętać przy stole Pańskim. Innym sposobem przyspieszenia nieba dla naszych bliskich jest cierpienie. Dlaczego właśnie ono? Ponieważ jest najtrudniejszym z ludzkich doświadczeń. Bo czy byłoby czymś wymagającym, gdybyśmy mieli nasze pociechy, radości ofiarować za zbawienie wieczne kogoś, kto niedawno zmarł? Oczywiście, że nie. Dla przykładu, powierzam sukces życiowy, nową pracę, w której się dobrze czuję, na to, aby wujek dostał się do nieba. Albo dostałem 5 w szkole, więc z powodu niej chcę, aby do wieczności weszła ciocia. Albo moją miłość powierzam na duchowe potrzeby mojej zmarłej siostry.
Czujemy, że w tym nie ma żadnego napięcia. A co innego, kiedy pojawia się cierpienie, bo ono buntuje człowieka. My chcemy je automatycznie odrzucić, powiedzieć, że ono jest totalnym bezsensem. Więc jeśli rezygnujemy z tego pierwszego odruchu i decydujemy się złączyć całe nasze cierpienie z śmiercią zbawczą Jezusa Chrystusa, to wtedy otrzymujemy nagrodę. Doczesny pokój serca dla nas oraz życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych. Do tego trzeba głębokiej wiary i innego spojrzenia na życie, bo dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, że cel naszych tutaj ziemskich działań jest wieczności, będziemy w stanie inaczej spojrzeć na cierpienie. Na koniec chciałbym Was zachęcić do tego, co najbardziej oczywiste, ale niestety z powodu swojej oczywistości zapomniane. Po prostu się módlmy. Każde słowo wypowiedziane w kierunku nieba ma przeogromną wartość. Ale kiedy przynosi największe owoce? Wtedy, kiedy nam się po prostu nie chce. Bo wbrew obiegowym opiniom, dobra modlitwa to nie tylko taka, kiedy czujemy pozytywne emocje, kiedy wszystko się udaje i idzie jak z płatka. Nie, wręcz jest na odwrót, bo Bóg docenia poświęcenie. Dlatego, kiedy piętrzą się trudności, postaraj się chociaż o chwilę dla Pana Boga. A jeśli zrobisz to z powodu zmarłych, to może spowodować ich wieczny uśmiech. Niech się tak stanie. Amen.